Jest taki stereotyp, że mężczyzna nie powinien okazywać uczuć podczas czytania wzruszającej książki albo oglądania ckliwego filmu. Nie jestem pewien dlaczego. Nie, może nie chcemy uchodzić za jakichś emo i werterów, którzy cały dzień siedzą i płaczą nad tym, jaki ich życie jest do niczego, ale poważnie. Jeśli jest jakieś dzieło, które jakimś cudem wywołało u was to dziwne uczucie, to nie ma sensu na siłę zaprzeczać samemu sobie i próbować pokazywać się jakiegoś absolutnego twardziela. Jeśli jest jakieś anime lub manga, które autentycznie mnie wzruszyły, to płaczę. W końcu za to zapłaciłem, kupując tomik albo płytkę DVD, prawda? Inny problem polega na tym, że coraz trudniej znaleźć mi dzieło, które mnie autentycznie by oczarowało i wzruszyło. Odnoszę wrażenie, że po zobaczeniu tysięcy japońskich przeróżnych szkolnych dramatów, większość problemów poruszanych w tego typu anime strasznie się zdewaluowały i coraz częściej mamy do czynienia z tymi samymi pretensjonalnymi schematami, takimi samymi trójkącikami miłosnymi i innymi, dosyć popularnymi rozwiązaniami fabularnymi. Jestem dosyć wybrednym widzem i dość wrażliwym na wszelkiego typu rzeczy, w których widzę ewidentną zżynkę z dużo lepszego filmu, stary, ograny schemat. I być może przez to długie szkolne seriale, takie jak na przykład School Days, są dla mnie po prostu boleśnie nudne i nie do wytrzymania. Dlatego chcę wam dziś pokazać anime, które nie udaje i któremu udaje się powiedzieć naprawdę wzruszającą i ciekawą historię miłosną, bez wpadania w schematy i za pomocą naprawdę prostych, minimalistycznych i być może dzięki temu niemalże genialnych środków. Anime, o którym mówię, to Byosoku 5 cm, albo raczej 5 cm na sekundę. Ci z was, którzy znają odrobinę twórczość Makoto Shinkai, wiedzą, że człowiek ten potrafi przekazać wzruszającą historię, posiadającą tylko 2 minuty czasu antenowego, żadnego aktora i praktyczny brak funduszy. Ci, którzy nie są na tyle szczęśliwi, powinni natychmiast poznać jakieś jego dzieło, a dzisiaj recenzowany film jest dobrym początkiem. Byosoku jest opowieścią o miłości na odległość. Jeśli ktokolwiek z was przeżył trudy posiadania kogoś tak bliskiego, tak daleko, może doskonale odnieść się do wydarzeń z filmu. Dwójka bohaterów przeżyła wspólnie dzieciństwo, lecz zostali oni nagle rozdzieleni i pomimo łączącej ich odległości udało im się przez dłuższy czas utrzymać tę znajomość. A nawet po uschnięciu tego uczucia, autor w mistrzowski i rewelacyjny sposób oddaje tę charakterystyczną, pozostającą nostalgię, która utrzymuje się w naszych sercach jeszcze przez dłuższy czas, chociażby pod wpływem zobaczenia drobnego szczegółu przypominającego nam o tamtym szczególnym uczuciu. Dlatego właśnie, że po takim czymś pozostają zwykle detale. A czasem nawet zdaje nam się, że widzimy tę osobę, że jej postać gdzieś zamajaczyła nam w oddali, lecz ostatecznie okazuje się, że jest to nic więcej jak tylko złudzenie. W życiu zwykle bowiem nie ma satysfakcjonującej puenty. Opowieść składa się z 3 aktów, z których każdy z nich jest równoważną opowieścią i każdy z nich jest w stanie stanąć o własnych nogach. Każda z historii przenosi nas w inny etap życia bohaterów i pokazuje nam, jak radzili sobie z rozłąką przez dłuższy czas. Pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem bardzo rozbudowanej charakterologii bohaterów i ich historii. Jak dokładnie autor rozpisał każdej postaci kwestie, jak przemyślane i wspólne są dialogi w kontekście poznanej przez nas historii. Pod względem graficznym anime jest przepiękne do oglądania. Popatrzcie tylko na to. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie filmu animowanego, który tak mnie zachwycił. Kompozycją przedstawionych kadrów, paletą barw i animacją. Pewnie wielu ludzi może argumentować, że animacja postaci kuleje w porównaniu z niemal malarskim podejściem do teł, ale każda z postaci posiada własne charakterystyczne cechy, które doskonale służą historii i dzięki czemu nigdy nie pomylimy 2 postaci ze sobą.
Widziałem te anime wiele razy i czasami wciąż lubię je włączyć tylko po to, żeby popatrzeć się na pięknie zaprojektowane sceny. Soundtrack jest jednym z najlepszych, jakie w życiu słyszałem. Za każdym razem, kiedy jest jakaś smutna czy wzruszająca scena, muzyka odpowiednio, dyskretnie i płynnie dostraja się do scenerii. Jest to dość unikalna sytuacja anime, w którym najczęściej muzyka przechodzi z jednej w drugą bez żadnego przygotowania. Jest po prostu jak kolejny track na playliście. Podobał mi się nawet utwór kończący film, co jest dosyć zabawne, bo każdy znający mój gust muzyczny przyzna, że nie cierpi piosenek tego typu. Podsumowując, chciałem dodać, że zostałem po prostu zauroczony zarówno wizualną, jak i scenariuszową stroną filmu. Jeśli jakiekolwiek anime kiedykolwiek zbliżyło się do miana sztuki, Byosoku jest na pewno bliskie. Odnoszę jednak wrażenie, że widz nie posiadający odpowiednio wyrobionego gustu, bez odpowiedniej dozy wrażliwości i inteligencji nie doceni w pełni czaru i uroku tego dzieła. Pierwszy raz widziałem go jednak w konwencie z kumplem. Poszliśmy zobaczyć jakieś anime, pośmiać się na czymś swobodnym pomiędzy jednym panelem a drugim, a skończyło się tak, że we dwóch siedzieliśmy z tyłu i ryczeliśmy jak bobry. Jeśli tylko lubicie dobre historie o miłości, opowiedziane z myślą i sercem, dajcie temu anime szansę, bo to jedno z tego typu.